Cześć, witajcie ponownie, z tej strony Frodo. Witajcie ponownie w kolejnej części Zagrajmy w Tomb Raider 2. Słuchajcie, tutaj sobie skończyliśmy. To jest etap Wrak of Maria Doria. Skończyliśmy sobie w tym miejscu. Mamy trzy klucze. Zdobyliśmy tam właśnie, z tamtej strony. No i teraz już mając te trzy klucze, możemy wpłynąć sobie tutaj do tego basenu. Płyniemy. Poczekajcie chwilkę, ja sobie tylko jeszcze przyszykuję coś lepszego, bo wiem o tym, że będzie... Bo będzie, że tak powiem, walka. Tutaj jest wajcha. Przekręcamy tą wajchę, ona nam tam otworzy tą klapę. Będziemy mogli wypłynąć. Dobra. O, i tutaj. Słuchajcie. Od razu walka jest. Trzech ich jest. Aha. Dobra. Zabieramy to, co zostawili. Aha. I jesteśmy w takim pomieszczeniu, słuchajcie. Wygląda to, że to są jakieś tłoki. To takie dość spore. Są aż trzy. A tutaj... tak, tutaj są takie palniki. No i ten... miejsca na te zdobyte klucze. Mamy ich trzy. Każdy klucz gasi jeden palnik. Dlatego musieliśmy zdobyć te klucze, żeby zgasić ten ogień. I ostatnie. Dobra. Dzięki temu możemy teraz przesunąć sobie tą skrzynię. Wchodzimy na górę. Ile wiem, że tu... No tak, bo po co? Gościu jeszcze. I słuchajcie, i tu są te właśnie te trzy tłoki. Dzięki temu, że weszliśmy sobie tutaj na górę, tu jest taka wajcha, która te tłoki wielkie przesunie... Właśnie było słychać. Przesunie je troszkę niżej. Dzięki temu będziemy mogli sobie na nie wskoczyć. Ajajaj. Jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. No wiecie co? Co ja robię? No. No i teraz i następny tłok. Drugi. I tu jest jeszcze ostatni, trzeci. I pięknie. Wow. No nic, wskakujemy. Dobrze, że do wody. Barakudy. Gdzie my jesteśmy? Tu jest wejście i tu. Najpierw może pójdziemy tutaj. Tu
tutaj będziemy potrzebować klucza do tej kłódki. Gdzie jesteśmy? No, no słuchajcie, jesteśmy w sterowni. Tu widzimy, stery są. O. Jest kluczyk, nawet go widać. Będziemy musieli go zdobyć. Dobrze. Ale najpierw przejdźmy tutaj. Otworzymy sobie te drzwi. Co tutaj jest? Tu jest wajcha. Przekręcamy. O, otwiera kolejne drzwi. No nic, idziemy tam. To jest na samym końcu tej sterowni. Przesuwamy skrzynię. Tu jeszcze weźmiemy sobie flary. Dobra, i tutaj jest kolejna wajcha. Otworzyła nam gdzieś klapę w podłodze. No cóż, idziemy tam. To będzie, o ile pamiętam, gdzieś tutaj. Tutaj coś jest. O, naboje. Zabieram. Aha. Gdzie ta klapa jest? Chyba tutaj będzie gdzieś na końcu. Zaraz zobaczymy. Jasne, że tak. No nic, wskakujemy, ale najpierw ja sobie zapiszę. Sprawdzę tylko, jak stoimy z apteczką. Ach, no nic, wskakujemy. Płyniemy chyba po ten klucz, nie? No tak. Bo po co? Dwa rekiny. Trzy barakudy. I cała zgraja płynie za nami. Płyniemy. W sumie mógłbym ich zabić, ale to jest, słuchajcie, zbyt męczące, bo ich jest trochę dużo. Mógłbym zabić ich harpunem. Zabieramy ten klucz. Bo w sumie to jest najbardziej potrzebne. I tutaj jeszcze jak będzie... A nie! Zanim stąd uciekniemy, to tutaj jeszcze jest takie pomieszczenie. Bardzo dobrze, przynajmniej powietrza trochę zaczerpniemy. Jest ostatni nasz sekret. Aha. O, dostaliśmy granatnik i granaty. Ostatni nasz sekret. Złoty smok. Nic, ja sobie też jeszcze tutaj sorki zapiszę. Może rozjaśnimy sobie tutaj troszkę. No nie, oni nas czekają tutaj. Powariowali. Strasznie mamy, słuchajcie, mało życia, więc uciekamy stąd jak najszybciej. Zaraz sobie wezmę apteczkę jeszcze. Wracamy, mamy już klucz, więc uciekamy stąd. No pięknie. Dobra. Mając już klucz, możemy sobie otworzyć te drzwi. Dobrze. I tutaj jest co? Wajcha. Która nam tutaj otwiera kolejną klapę. To jest dosłownie tutaj, w tym miejscu. Tak, i tutaj jest kolejna wajcha. Tutaj ta klapa się otworzyła. Możemy teraz dzięki niej przesunąć tą skrzynię. Dobrze. Wchodzimy na górę. Teraz mamy możliwość przesunięcia tej klapy. I kolejna klapa. No nic, idziemy.
Tutaj. Weźmiemy sobie apteczkę. A, spróbujemy shotguna. Tutaj ktoś może będzie, czy nie będzie? Kolejna jakaś sala. A, nurkowie. O, ci czekają na nas. Cholercia. Może się uda ich jakoś... No wiecie co? To może tymi automatami. Tutaj nie możemy zejść. Znowu kolejne pomieszczenie, znowu jakaś sala. To taka dość wielka. Wszystko też znowu do góry nogami. Słuchajcie, ja myślę, żeby tutaj zejść. Zostawiali, to zabieramy. Aha. Udało nam się zlikwidować też jednego nurka, bo będziemy musieli tutaj też wskoczyć. Tak. W ogóle sala też jakaś. A, jeszcze tutaj są naboje. Też zabierzemy sobie. Aha. O. Dobra. Skakujemy teraz już śmiało do wody. Uwaga na te kolce tu. Sobie tylko zapiszę. O, bo po co? Jeszcze jeden nurek. Dobra. Teraz płyniemy. O ile pamiętam. Tak, tutaj gdzie jest ta... Ani tylko zaczerpnę trochę powietrza. Gdzie jest ta beczka? Właściwie dwie. Ajajaj, ale nas celuje. Uciekamy. Ajajaj, tu są kolejne ryby. One są w tych jaskiniach. Musimy, słuchajcie, tutaj uważać. Weźmiemy sobie apteczkę. Kolejne ryby, ale tym razem barakudy. Tutaj coś jest, tu nic nie ma. Płyniemy sobie tu. I pyk! Udało nam się. Udało nam się przejść cały ten etap. No niestety w dwóch częściach musieliśmy to zrobić. Niestety. No on był tak długi, że nie udało się inaczej. Trzy sekrety. Dwie części, czyli z dwóch części, czyli 37 minut, no to tak dość sporo, ale udało się. No i cóż, zapraszam Was do następnej części, zobaczymy gdzie dalej wylądujemy. Na pewno pod wodą, na pewno będą wraki i statki zatopione. Cóż, trzymajcie się, do następnego, cześć.